finansowych, tam kamera też jest jak najbardziej zasadna. Kolejne dzielnice to z kolei rekomendacje Policji i Straży Miejskiej, miejsca, w których rzecz by można, warto było zwiększyć monitoring po to, żeby zwiększać bezpieczeństwo i tworzyć poczucie bezpieczeństwa osób tam, które tam mieszkają. No a skrzyżowanie estakady, skrzyżowanie obwodnicy z ulicą Morską nie wymaga jakiegokolwiek komentarza. Muszę prosić dalej. Kolejne dzielnice, jak widać, kamery rozsiane są w całym mieście. Ich lokalizacje analizowane były także w konfrontacji oczekiwań mieszkańców poszczególnych dzielnic. No i Orłowo Kolibki, jak widać, także w tym rejonie przy Alei Zwycięstwa w locie do Gdyni kamera będzie informowała o tym, co się na tej trasie dzieje. Pesko, skrzyżowanie obwodnicy Trójmiejskiej z Chwaszczyńską. To skrzyżowanie także jest kamerowane. Kolejny przykład. Aby ta setka kamer mogła funkcjonować z dużym zaangażowaniem i z dużym trudem, wyznaczyliśmy 8 stacji bazowych, które rozsiane po całym mieście w sposób bezprzewodowy, jak widać na tych skomplikowanych urządzeniach, zbierają te sygnały i przekazują między sobą. Te kolorowe torty, które tutaj widzimy, to odpowiedzialność poszczególnych kamer. Wygląda to dość skomplikowanie, jeżeli Państwo będziecie mieli, zwłaszcza z branży technicznej, z pism branżowych pytania, to informacje techniczne przekażą eksploatatorzy i wykonawcy tego systemu. Proszę dalej. 8 stacji bazowych powiązanych jest ze sobą trochę techniki systemem radiolinii, który zbiera te sygnały, a następnie systemem światłowodowym komunikuje ośrodek główny, w którym jesteśmy w tej chwili, z Komendą Miejską Policji. Tego, czego Państwo nie zobaczycie w czasie dzisiejszego spotkania, to oczywiście wnętrze tego systemu, czyli systemy teletransmisji, serwery do archiwizacji, urządzenia podtrzymania sieci, czyli jesteśmy niezależni od zasilania kaprysów energetycznych i cała technika, która znajduje się w tym budynku. Natomiast to, co Państwo za chwilę zobaczycie, to system operatorów. Miejsce, które stanowisko operatorskie za chwilę będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć, pozwala na funkcjonowanie 10 stanowisk 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I to miejsce jest powiązane, proszę dalej, jest powiązane z lokalnym centrum monitoringu, który dalej w Komendzie Miejskiej Policji będzie funkcjonował. Policja Gdyńska będzie miała możliwość wyboru korzystania z tych 100 kamer, obserwowania według własnego uznania, co się dzieje, a także będzie powiadamiana i będzie informowana z naszego centrum o zdarzeniach, które są monitorowane tu na miejscu. Przyjęliśmy pewne rozwiązanie, które daje nam duże możliwości, ale równocześnie nakłada na miasto dużą odpowiedzialność. Monitoring to tylko narzędzie. Zdarzenie, które będzie miało miejsce, wpłynie w postaci systemu monitoringu do operatorów Głównego Centrum Monitoringu tu na miejscu. Niezwłocznie sygnał zostanie przekazany do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które mamy za swoimi plecami, czyli po Państwa lewej stronie. I w zależności od tego, jakie to jest zdarzenie, będą te sygnały przekazywane do Straży Miejskiej lub Policji, co wydaje się takim głównym, najbardziej popularnym i znanym sposobem reakcji na zdarzenia uchwycone w monitoringu, ale także, i to chciałbym wyraźnie podkreślić, do wszystkich służb, których takie zdarzenie może dotyczyć, ponieważ system dedykowany jest nie tylko zdarzeniom, nazwijmy to, chuligańsko-kryminalnym, ale także zdarzeniom w mieście, które mogą mieć w tym momencie miejsce, i te służby będą bezzwłocznie adresatem tego typu sygnału. To tyle, jeżeli chodzi o tę krótką prezentację. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, chciałbym w tym momencie zameldować zakończenie procesu inwestycyjnego i przygotowanie systemu monitoringu miejskiego do eksploatacji. I chciałbym poprosić o symboliczne, dość awangardowe przecięcie wstęgi. Zapraszam do konsoli z tyłu.
System uznaje wzrost. Chciałbym jeszcze raz Państwu podziękować za udział w tym symbolicznym otwarciu systemu monitoringu miejskiego i zaprosić Państwa do sali obok, gdzie będziemy mogli zobaczyć stanowisko operatorów i trochę poznać kuchni technicznej funkcjonowania tego miejsca, które zbierać będzie wszystkie dane z tego systemu. Zapraszam serdecznie. Jeszcze raz niech wejdziesz w kadr, to zobaczysz. I nawzajem. Żałuję kamerę. I nawzajem, Czesław. Jeszcze. Proszę. Dziękuję. Cóż to takiego jest? Szanowni Państwo, ja jeszcze może wykorzystam ten moment, bo będziemy przechodzić do systemu, który funkcjonuje już od lat. To jest za oprogramowanie? Są w łączności z sobą takiej bezpośredniej. Kto go napisał? Służby odpowiedzialne za... Czy oprogramowanie? No. Kupione. Dzięki temu praktycznemu i faktycznemu zintegrowaniu konsultacji i testów... Ale kto jest autorem, bo to mnie interesuje. Znaczy firma poszczególnych napisała... Ale w czasie rzeczywistym takiej relacji bezpośredniej pozwalają w pełni integrować... I to gdzieś w Niemczech funkcjonuje już, tak? Uruchamia się od miejsca, z możliwością działania skupiają się na bezpieczeństwie i ratownictwie miejskim. Zapraszamy Państwa do sali operatorów. A infrastrukturę jaką sieciową macie? Na jakim bazie jakiego sprzętu zrobiono? Czy mówimy o tym, czy o monitoringu? No tutaj to pewnie macie jakieś najtańsze zabawki, czy nie wiem co tam, co to leży tam. Tam jest domofon. Tak, a to jest tak zwany interkom plus odsłuch. Linii radiowych, łączy radiowych, duży. Znaczy, no, to powiedzmy, jakie firmy macie switche? O, tak, takie zadanie. Zadam pytanie proste, albo routery. Mamy Lucenty, mamy Intercity. Jaka jest możliwość techniczna udostępnienia od razu skaner dla innych jednostek? A tutaj jest stanowisko operatora i takie jedno stanowisko jest tylko? Jestem zarządu zieleni. Bosz, można się pobawić? Ze strażą miejską? Bo to jest kwestia prawna. Jak się przełącza na chylonie? Wie pan co, ja nie za bardzo chcę zmieniać, bo to jest kwestia administratora monitoringu. Macie to poustawiane? Tak. Dobra. Okej, okay, dobra. Dzięki. Ja bym przejdziemy do aha, i na tego macie telefonki. A to ten taki większy sprzęcik, to co to jest? Na dole? No. To są syreny alarmowe. Znaczy to? Tak. To jest centrala syren alarmowych, włącza się tam. Dobra, teraz trzeba ich dogonić. Gdzie oni są? To są sprzęci dla mnie. A tam macie jakieś fajne ulotki? Jeszcze tu wrócimy? Nie wiem. Jeny. Ja też nie wiem. Dobra, to najwyżej później wrócę sam. To gonimy ich? Aha, i tutaj jest no, sporo ludzi w sumie. Ops. O, dzień dobry. Dzień dobry.
Ratownictwo. Wow, a ty co pokazują? Wszystko. Przepraszam. Przepraszam. W większym gronie, natomiast to jest centrum funkcjonowania systemu monitoringu. Nie pokazujemy Państwu całego zaplecza technicznego, a także zaplecza socjalnego, w które oczywiście osoby, które tutaj funkcjonować będą całą dobę, są wyposażone. Obiekt ten i to miejsce jest niezależne energetycznie, tak jak powiedziałem wcześniej, od